W dzisiejszym filmie będę odpowiadać na Wasze pytania. Zadawaliście mi pytania na Instagramie pod tym oto zdjęciem i tych pytań jest trochę i pytania są fajne, więc oczywiście zabieram się za odpowiadanie. Lubię Q&A oglądać, bo się wtedy można dowiedzieć czegoś więcej na temat danej osoby. Lubię też sama nagrywać Q&A, chociaż ich tak dużo nie było, ale raz jakiś czas się pojawiało, więc dawno nie było, więc jedziemy z tym koksem. Pytanie numer jeden. Jak radzisz sobie ze stresem? Ja ogólnie dużo się stresuję. Kto mnie zna, to wie, że ja jestem panikarą numer jeden. I ja się stresuję wszystkim. Tym, co będzie jutro na obiad, tym, kiedy ja odkurzę, tym, co ja będę robić. Wszystkim się stresuję. Jeżeli chodzi o stres, to ja najbardziej lubię włączyć sobie YouTube'a i oglądać. Dzisiaj jest mój wolny dzień i pierwsze co to ja się obudziłam i myślę, co ja mam dzisiaj zrobić. Muszę zrobić to, posprzątać tu, zrobić tamto. Weekend ma tylko parę dni, co teraz? No i Matej mówi, uspokój się. Zrób sobie co chcesz, najpierw się zrelaksuj, a później będziesz myśleć, co trzeba robić. Więc ja dzisiaj sobie, słuchajcie, wzięłam kąpiel, nalałam sobie olejku, nałożyłam maseczkę, nałożyłam serum, pochillowałam, zrobiłam sobie paznokcie i tak zajęło mi tak z 2-3 godziny, zanim się ogarnęłam i wiecie, puściłam sobie YouTube'a, jak malowałam paznokcie, puściłam sobie muzykę, jak się kąpałam. No, to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, żeby się odstresować, robić to, co się lubi, oglądać to, co się lubi, żeby tam w tle leciało. Ja się tak odstresowuję i polecam Wam to bardzo serdecznie. Wiem, że też ćwiczenia są dobre i bieganie i w ogóle endorfinki i te sprawy, ale na chwilę obecną mnie się nie chce i na chwilę obecną ja się relaksuję w taki sposób, że po prostu mam chwilę dla siebie, odcinam się od całego świata, odkładam telefon na bok i po prostu dbam o siebie. Drugie pytanie jest, czy planujecie rodzeństwo dla Bazia, czy jeden zwierzak wystarczy? Słuchajcie, akurat ostatnio o tym gadaliśmy i fajnie byłoby, gdyby Baziu miał siostrę albo brata. Myśleliśmy o czarnym mopsie, więc może kiedyś, w tym momencie na pewno nie. Dlatego Bazyl jest szczeniakiem i jest tym takim, w tym momencie, nagrywam się. Bazyl w tym momencie jest takim szalonym nastolatkiem i myślę, że musielibyśmy chwilę odczekać, no i też nie wiemy, co z nami będzie za rok, bo teraz idziemy do Manchesteru, jak już wiecie, przeprowadzamy się i no, teraz nie jest to najlepszy moment, ale może niedługo, może nie, że niedługo, ale nie wykluczam w przyszłości, że Basiek będzie miał jakąś siostrę. Agunia, kiedy będziesz w Manchesterze? Bo ja przyjeżdżam pod koniec października na tydzień. Zarąbiście, bo ja już mam nadzieję, że pod koniec października, w ogóle w październiku już będę, więc jeszcze nie mam daty dokładnej, kiedy będę w Manchesterze, ale na pewno pod koniec października będę i mam nadzieję, że się spotkamy na jakieś zakupki w Primarku albo na jakąś kawkę czy coś. I Aga pyta, czy myślisz o powrocie do Polski ze względu na rosnącą popularność na YouTubie? Bardzo zdziwiło mnie to pytanie, szczerze powiem, ale słuchajcie, my planujemy podróż do Polski, ale na pewno nie ze względu na moją rosnącą popularność na YouTubie. Chcemy wrócić, mam nadzieję, że uda nam się wrócić niedługo. Myślę, że tak z 2 lata max i my będziemy już z powrotem w Polsce, może szybciej, może dłużej, nie jestem w stanie powiedzieć, ale chcielibyśmy się przeprowadzić z powrotem do Polski, głównie ze względu na rodzinę, ale też, no wiecie, tutaj ja mieszkam, życie na emigracji nie jest łatwe, dlatego, że jest się tutaj bardzo samotnym, ludzie przyjeżdżają i odjeżdżają, zwłaszcza tu, gdzie mieszkam teraz, gdzie przyjechałam na studia. Wszyscy znajomi moi to byli też studenci, którzy się porozjeżdżali i tak średnio mi się to podoba. Ogólnie w Wielkiej Brytanii, jako w całym kraju, nie jest zbyt kolorowo, zwłaszcza teraz z Brexitem, ale to myślę, że trzeba to zaadresować i na pewno będzie osobny film, jeżeli chodzi o Brexit. I słuchajcie, albo już jest, jak jest, to sobie wam linka, bo chcemy z Matim nagrać taki film o Brexicie. Ale tak, myślę, że teraz są szanse na dobrą pracę w Polsce. Jeżeli byśmy wracali do Polski, no to pewnie byłoby to Warszawa albo Kraków. Kraków byłby lepszy, dlatego że to jest bliżej do naszych rodzinnych domów, ale teraz są super połączenia, więc nie było z tym by żadnego problemu. Więc dementuję, nie wracam do Polski, żeby robić karierę na YouTubie, a na pewno nie w tym momencie. Monika pyta, jaka jest twoja ulubiona potrawa, którą mogłabyś jeść codziennie? Ja bym mogła jeść gołąbki.
kocham gołąbki. Mogłabym je jeść codziennie z sosem pieczarkowym. No po prostu wiem, jak moja mama zrobi gołąbki. No mega, to bym mogła jeść. Oprócz tego lubię jeść kanapki, dlatego że wiecie, na kanapkę możesz położyć wszystko. Dżem, masło orzechowe, szynkę, ser, sałatę, peperoni, oliwki. No kanapka to jest po prostu mistrzostwo. Po prostu I love gluten. Hashtag gluten morgan. Gluten morgan albo gluten tak, więc jeżeli jest gluten, to ja jestem happy, ale tak naprawdę to... Bo mogę wybrać jedną potrawę, to bym mogła jeść gołąbki, ale martwię się, że jak będę jeść gołąbki cały czas, to one mi się w końcu znudzą i nie będą moją ulubioną potrawą, więc może pójdę tutaj w stronę bardziej kanapek, bo mogłabym je jeść codziennie. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Słuchajcie, ja myślę, że w tym momencie, mając 26 lat, ja nie jestem w stanie powiedzieć, co uważam za moje największe osiągnięcie, bo... Na pewno osiągnęłam dużo jak na swój wiek, ale nie jestem w stanie wam nic powiedzieć takiego, jakie jest moje największe osiągnięcie. Z takich moich małych sukcesów, no to na pewno to, że skończyłam studia, że mam bardzo dobre doświadczenie w pracy i dużo drugie sprzed domu otwartych, tylko muszę się zastanowić po prostu, przestań mi tam panie trąbić, przestań. A tak pół żartem, pół serio, to jestem dumna z tego, że nie farbowałam włosów moich naturalnych, bo tutaj o tym nie mówię, rozjaśnionym, ale nie farbowałam od listopada zeszłego roku i nie obcinałam, więc jak na razie to jest moje osiągnięcie w tym momencie, ale to wiecie, to jest taki trochę bardziej żart. Jakie wino lubisz najbardziej? Ja nie piję alkoholu, piję bardzo okazjonalnie, ja w ogóle nie lubię, jak ktoś wyjdziemy pić, a mnie nie idziemy pić, ja po prostu mogę iść, potowarzyszyć, jednego drinka się ewentualnie napiję, bo ja po prostu nie lubię alkoholu, ja nie lubię być pijana. Ja się nigdy nie schlałam, żebym miała kater, żebym nie pamiętała, co się dzieje, więc słuchajcie, no niestety nie. Niestety nie lubię wina, ale jeżeli już coś, jak mam wypić wino, to tylko i wyłącznie lampkę wina, dwie max do jedzenia. I to tylko i wyłącznie, bo tak nie ma opcji, żebym ja sobie po prostu otworzyła butelkę wina wieczorkiem i sobie piła. To nie ja, ja nie bardzo lubię, no po prostu nie. Ale do jedzenia to jak najbardziej. Do czerwonych mięs czerwone, do ryb białe, a jak chcę zaszaleć to różowe. Ale tak naprawdę to by było na tyle w temacie. Jak sobie radzisz z mopsim brokatem? Sama mam mopsa i chętnie poznam twoje sposoby. Ja mam totalnie gdzieś to, że jestem toła oblepiona w jego włosach. Nie przeszkadza mi to w ogóle, jeżeli chodzi o moje ubrania. Mati ma szał na punkcie jego włosów i cały czas chodzi z rolką i je po prostu ściera. Więc jeżeli muszę wyjść do ludzi i rzeczywiście jestem ubrana, no to rzeczywiście tej rolki używam, ale w domu to wiecie, totalnie na luzie. Jeżeli chodzi o jego czesanie, no to mamy szczotkę i staramy się go czesać regularnie, ale niestety problem jest taki, że on jest jeszcze mały i on myśli, że to jest zabawka i cały czas chce gryźć tą szczotkę, więc musimy go czymś zająć, więc z jednej strony ja się z nim bawię, a Mati go tam później czesze w tym samym czasie, więc musimy mieć do niego podejścia i zauważyłam, że jak się go porządnie wyczesze, a później wykąpie, to on wtedy mniej tych włosów traci, a tak to no po prostu wiecie, klasyczna rolka na włosy i to wystarczy. No i oczywiście odkurzanie codziennie. Codziennie odkurzam. Czy wyobrażasz sobie, jakbyście mieli teraz z Mati mieszkać w Polsce, jakby wyglądało wasze życie? Podejrzewam, że pojechalibyśmy teraz do Warszawy. Mati by chciał znaleźć jakąś pracę w jakimś korpo, bo jest nienormalny. A ja nie wiem, co bym robiła. Prawdopodobnie poszłam do jakiejś agencji reklamowej, do czegoś związanego z marketingiem, albo gdzieś z związanego z rekrutacją, a może gdzieś w sprzedaży, w sumie ja to wiecie, ja to mogę robić różne rzeczy i tak naprawdę nie myślałam o tym, co bym robiła w Polsce, ale myślę, że coś takiego, wiecie, PR, marketing to bym mogła robić. Zrobisz wyprzedaż szafy? Nie zrobię. To nie ma sensu wysyłać z kraju do kraju, dlatego że poczta brytyjska jest bardzo, bardzo droga, a ja też nie sprzedawałabym tych ubrań za duże pieniądze, tylko za grosze i prawdopodobnie przesyłka wyszłaby droższa
i dużo z tym jest ogólnie latania i ogarniania, przelewy, czy ktoś zapłaci, czy nie zapłaci, więc w tym momencie nie, bo jest to zbyt skomplikowane, zwłaszcza, że się przeprowadzamy. Może w Manchesterze, jak się przeprowadzę, może po sezonie coś znajdę i może będzie jakaś wyprzedaż szaf, ale ja też nie mam zbyt dużo ubrań, nie mam na tyle ubrań, żeby je sprzedawać, chyba że kolosalnie, drastycznie schudnę albo przytyję i wszystko, co mam w tym momencie, nie będzie na mnie dobre, to wtedy na pewno będzie wyprzedaż szafy. Z jakich miast w Polsce pochodzicie z Matim? Ja pochodzę z Tarnowa, a Mati pochodzi z Nowego Targu, czyli ze stolicy Podhala. To jest kolejne pytanie. Co wspólnego masz z Nowym Sączem? W którymś filmie mówiłaś, że byłaś w Sądeckiej Galerii. Myślałam, że obracasz się między Tarnowem i Krakowem. Słuchajcie, prawda jest taka, że w Nowym Sączu jest super galeria handlowa i ja po prostu kilka razy tam byłam tylko i wyłącznie do galerii handlowej, więc na przykład jak u mnie w Tarnowie nic nie ma i mi się nudzi z mamą albo z moją siostrą, to wsiadamy w samochód i jedziemy do Sandecji, do Nowego Sącza na lody albo właśnie do galerii i później wracamy, bo to jest tak naprawdę niedaleko, droga jest spoko, więc czasem jestem w Nowym Sączu. Słuchajcie, ostatnie pytanie to, czy masz piegi? Tak, mam piegi. Najwięcej piegów mam na nosie, mam piegi też tutaj na policzkach i w sumie na czole. Te piegi są bardziej widoczne w lato, kiedy się opalam. Kiedyś się ich bardzo wstydziłam, ale teraz stwierdziłam, że w sumie są spoko i jestem jaka jestem. Jak nie chcę na nie patrzeć, to po prostu sobie nakładam podkład kryjący, double wear szpachle, a jeżeli mam ochotę na au naturel, to po prostu nakładam podkład i omijam nos i wtedy te biegi tak fajnie zostają widoczne na miejscu. Więc słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że się czegoś o mnie dowiedzieliście. Oczywiście niedługo pojawi się kolejna część Q&A, tam będę opowiadać o tym, jak się poznaliśmy z Matim, ile mam par butów, trochę o samoakceptacji, więc w drugiej części też na pewno będzie się działo. A ja się w tym momencie z Wami żegnam. Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, walenia w dzwony i wszystko, co tam chcecie robić, to róbcie. A ja zmykam buziaczki. Pa!